Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if any is available. No, co za ciekawy budynek z lądowiskiem dla helikoptera. Ciekawe, jakieś tu niezłe szychy muszą mieszkać. Witam Was tutaj, cześć, nam Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Skylines PlayStation 4. Kraina Tornad. Bez problemu. Ale to nas nie przeszkadza w tej serii, ponieważ i tak nie umiem mówić po polsku. Zresztą jak to mogliście przed chwilą usłyszeć w moich paru skromnych słowach. Dobra, przejdźmy sobie do tego, co jest ważne, czyli do gadania, a nie do mojego gadania. Czyli tutaj trzeba postawić lotnisko towarowe. Mówiłem mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Przed samym postawieniem lotniska towarowego, albo może włączeniem, postawię tej postawy, ale przed włączeniem się z nami ponownie połączę. Tymczasem lecimy z timelapsem. Trzeba to wszystko niestety pousuwać, poprzesuwać i przygotować się do tego, bo to naprawdę na pewno będzie niezła jazda. Już jak sobie próbuję to wyobrazić tutaj lotnisko w tym mieście. Jakie tu będą korki? Jak my tu już mamy teraz takie wielkie korki. O, akurat zniknęły. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy z timelapsem. Nadszedł ten czas, na który wszyscy czekaliśmy. Wstawiamy pierwsze lotnisko towarowe w tym mieście. Szczerze powiedziawszy, nie sądzimy, że jakiekolwiek postawy towarowe w tym mieście, ale no, chyba będzie tutaj bardzo pasować. 200... Czekajcie, ile to kosztuje? 250 tysięcy. Jak na lotnisko towarowe, to chyba nie tak dużo. W ogóle widziałem, się im spodobało. No dobra, zobaczmy, jak wygląda lotnisko. Wyprofilowałem tutaj teren, oczywiście drzewka i to wszystko jest za chwilę do wywalenia. Tak samo jak do wyłączenia jest sam budynek, bo póki nie będę mieć działającej infrastruktury drogowej, jakiej tu nie ma, bo ta ulica jest tylko tymczasowa, no to na razie tutaj nic nie będziemy robić. Gwiazda lotniska, co prawda jak widzicie, on tutaj jest, tak, jest gdzieś tutaj, jeden z tych gwiazdów. Jak zaczniemy budować drogi, o, tutaj. Ale będzie podjazd od tej alei, będzie bezpośrednia autostrada wjeżdżająca bezpośrednio w środek.
Także jakbyście myśleli, że tutaj będzie taki ładny wjazd, nie zrobię tego błędu, żeby zrobić takie tu wielkie korki. Oj, to tego na pewno nie zrobię. I jeszcze się w sumie zastanawiam, czy nie przesunę go o dwie kratki dalej w sumie. W sumie to byłoby dobre. To byłoby bardzo dobre. Ajajaj, za wcześnie je wybudowaliśmy. Chyba, że... No nie, byłoby dobrze tutaj to zostawić. Ajajaj. No i co my z tym fantem możemy zrobić? Dobra, no zrobimy tunel. Zrobimy drugi tunelem pod lotniskiem. I chyba tak będzie lepiej, tak będzie lepiej niż tutaj kręcić jeszcze jakimiś wiaduktami kolejowymi, już mi wystarczy. Tutaj jak widzicie jest przygotowana droga, tu będą nasze fabryki przeniesione stąd, które tutaj jeszcze część z nich pracuje. I za chwilę będę mógł dalej pracować nad tą całą infrastrukturą. Znaczy, kolejna rzecz po przeniesieniu tych fabryk stąd, to po pierwsze uporządkowanie tego wszystkiego. Przeniesienie głównego budynku naszego przemysłu by się przydało. To już mam w planach i w sumie mogę teraz sobie tak tutaj tymczasowo postawić już go tutaj, żeby był w jakiejś sensownej lokacji, a nie tutaj. I za chwilę przyniosę to i zacznę od przenosi naszej oczyszczalni ścieków, bo ona w tym rejonie na pewno nam nie pasuje zupełnie. No i cała reszta, tak? Tutaj będę jeszcze postawił właśnie ten nasz punkt, no bo to wszystko jest związane z naszą oczyszczalnią ścieków nową. Także lećmy dalej z lotniskiem i tutaj porządkowaniem reszty. Żeby nie było, tutaj jak widzicie nasza jedna szynówka, ona jest tymczasowo tutaj. Chyba. Ale tak, ona tutaj jest tymczasowo, ona pojedzie normalnie tędy na okrągło, bo tam będzie dosyć dużo ciekawych rejonów, przez które będzie mogło jeździć ta nasza jedna szynówka. A tutaj będzie jeździć Bombay. Także to jest tymczasowa organizacja, bo wiecie, jakoś musiałem tu puścić to wszystko, a inaczej, innego metody niż teraz, tak jak tutaj to mamy, to nie ma. Swoją drogą, ciekawe pytanie. Bardzo głupie, ale ciekawe. I pewnie przez jakiś czas, póki lotnisko jest zamknięte, tak będzie. Aha. That has no sense. Say to me, that has no sense. No, naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down with ill sound, so check it out now. Check it out now. We're gonna get on down
No dobrze, no i trochę tutaj podkręciliśmy, co się postawiłem lotnisko, to pierwsze. I przenosiłem tutaj nasze całe oczyszczalnie ścieków. Tak, postawiłem tutaj tą stację kolejową, o której mówiłem w ostatnim odcinku. Należy tymczasowo... jakiś tu mikromar przeleciał. Chyba go nie zabiłem. Ajajaj, mnóstwo komarów mi tu ostatnio lata. Tak czy siak, jest nasza stacja kolejowa. Parę osób z niej korzysta, wbrew temu, co teraz tu widzimy. Przy okazji, jak widzimy, tutaj nasz Bambaj podjeżdża i z Bambaju całkiem nieźle ludzie korzystają. Widzicie, tu jest jedna osoba, jedna wsiada i druga wsiadła. Także całkiem nieźle. Zobaczmy, jak będzie wyglądała sytuacja z pociągiem. Ma 95 osób. I dużo wsiadło. Nie wiem, czy widzieliście. To naprawdę dużo osób się tutaj przesiada. I to jest taki parkuj jedź. Osoby, które może nie oglądały mnie tutaj wcześniej, nie wiedzą. Przed punktami poboru opłat robię parkuj jedź. Oni mogą tędy wjechać tunelem tutaj, taki specjalny zjazd mają. I parkują sobie na parkingu albo na dworcu, albo na ulicy. Przesiadają się w Bambaj, ewentualnie w pociąg. I robią to jak lubią. Widzicie, tutaj ludzie jeżdżą, siadają. O, i tunel na skuterze pojechał. Także, no jest to dosyć ciekawe. Tak, mamy na czym oczyszczalnię. Wygląda naprawdę spektakularnie, to trzeba przyznać. Co jest w niej ciekawego? No, po pierwsze to, że mamy tu kładkę, która do niej dochodzi. I mamy Bambaj, który jeździ po niej całej. Na razie nie planuję tu nic więcej robić przy niej. Póki co wystarcza, jest nawet trochę nadwyżki. I miejmy nadzieję, że do końca już miasta nie będziemy mieli tych problemów z tym. Co my tutaj mamy? To są te budynki, tak, za mało surowców. No to ja wiem, że jest za mało surowców, ale nie marudzić mi tu. Proszę mi tu nie marudzić. Ogólnie postawiłem trochę tych zwykłych szybów naftowych, żeby może trochę ściągnąć surowca, ale chyba widzę, że to nie działa. No cóż, jeden wykorzystał faktycznie, coś tam jeszcze znalazł. Taka ciekawostka. Postawiłem ten mały i on znalazł 7 barów. A teraz ma jeszcze tylko 2. No ale zawsze coś tam wyciągnie jeszcze. Także tak to wygląda. Nasz budynek główny jest tutaj. On zawsze ma dużo śmieci, więc nad tym nie musicie się zastanawiać. I to mniej więcej tak, tyle. Mamy Bambaj, tutaj jeden, który jedzie tędy środkiem. Tu mamy kolej linową. Nad tutą cały czas nie wiem, jak ją puścić. Więc najprawdopodobniej póki co. Nie mogę go trafić. Cały czas mi tu lata, jak gram. Gram sobie już chwilę. Nie krótką. Także tak, tutaj będzie nasza kolej linowa, będzie później jechać gdzieś dalej. Tutaj jest ciekawe torowisko. Ten tor, ten tutaj zjeżdżający stąd, on jest tymczasowy na razie w 100%, ale widzę, że jedną rzecz zrobiłem źle. I to bym chciał zmienić teraz. To jest brak toru. Właśnie w tą stronę. Teraz jak ja bym mógł go zrobić, żeby nie było problematyczne? Może tak, wybudujmy najpierw tor. Tak. Wybudujmy to. Dobra, podłączył się i stąd zróbmy podłączenie. Dobra. Temu tutaj ten tor jest potrzebny, ponieważ ten tunel kolejowy jest bypassem, czyli autostradą, pod naszym całym lotniskiem towarowym, aby nasze pociągi mogły bezpośrednio przejechać. Tu jest ogólnie dosyć dużo przejazdów kolejowych. To jest jeden, tu jest drugi. Na nich się robią lekkie korki, ale to nie jest znaleźć duży problem. Co jest ważne, o jak widzicie teraz, pociągi rozjeżdżają się na wszystkie kierunki, one, które chcą. Jeden to jest tędy, wjeżdża tutaj do naszych wszystkich rejonów, które są dla nich ważne. Swoją drogą, taka ciekawostka. My tu mamy dwa tory dużych pociągów, które nigdzie aktualnie nie dojeżdżają. Napiszcie mi w komentarzu, gdzie puścić te pociągi, czy to jakieś stacje porobić, czy coś. Bo mamy naprawdę tutaj dosyć niezłe, w sensie tu na pewno jakąś stację postawimy, tylko taką, którą da się pominąć. Ale nie wiem, gdzie też te pociągi wpuścić, bo naprawdę wydaje mi się, że one zasługują na jakieś specjalne podłączenie, tylko nie wiem jeszcze, jakby to zrobić. Także tak, ogólnie tutaj jest multum linii, to możecie chyba zauważyć, tak? Tutaj po prostu się ciągną z jednej, z drugiej, w trzecią, w czwartą. Jest tego naprawdę słowem dużo. Także tak to wygląda. Nasze tutaj ryba, ja ją chyba wyrzucę, bo te przetwarzanie ryb jest tutaj dla mnie złe. W sensie, mamy za mało ryby produkowanej, żeby te przetwórnie działały, więc ja je wyburzę w tym momencie i będziemy mieli to z głowy. Przy okazji to jest jeden wjazd aktualnie do tego obiektu i o dziwo możecie zobaczyć, że jest tutaj naprawdę całkiem duży ruch. O, pieśni mi wyłączyli. I to są głównie pojazdy komunalne, czyli jakieś usługowe. Nie wiem dokładnie co, ale jest. Tu jest kładka piesza, do jakby chcieli sobie pójść. I helikoptery zostały też przerzucone, aby mogli z tego cały czas korzystać.
Jednostkę ratunkową tu wstawiłem i chyba naprawdę całkiem nieźle wygląda, więc to mi się podoba. I awaryjne z i awaryjna elektrownia tutaj też została postawiona. Wiecie, jakby coś walnęło czy cokolwiek, to zawsze to może się samo włączyć. Przy okazji tutaj też jest parę wiatraków, tutaj i tutaj, żeby działało. Przy okazji. Tu mamy ładny zjazd kolejowy, tak puściłem dołem te pociągi, bo stwierdziłem, że robienie tunelu będzie zbyt nudne, a podłączenie tuż przy autostradzie, robienie takich wiaduktów, jeszcze tego nie dobiłem i całkiem ładnie to bym powiedział, że wygląda. Przy okazji tutaj lepiej ta tranzycja pomiędzy zwykłą autostradą za granicą, a taką tu w mieście wygląda. Także to jest też na duży plus. Tak, dużo tutaj się nagadałem, mniej więcej tak to wygląda. Jeszcze jedna ciekawostka, to jest tor jednoszynówki. Jak widzicie, on tu jest bardzo nisko, tu został wyniżony teren, obniżony. I normalnie jakbym budował tutaj teraz tory, to będą o wiele wyżej, bo one były budowane, to jest najniżej jak mogę zejść. I one są o wiele wyższe. One są na tyle wyżej, że mogą spokojnie przejechać nad nimi. Ja tutaj jeszcze obniżyłem specjalny teren, aby jak najniżej one były. To całkiem ładnie wygląda, bym powiedział, w gruncie. I na lotnisku to idealnie pasuje. Dobrze, to jest chyba ten moment, w którym możemy włączyć nasze lotnisko, przynajmniej tymczasowo. Torowisko, tak jak możecie myśleć, nie jest jeszcze gotowe, bo tutaj nasze torowisko... W sumie to mogę teraz skończyć tutaj, dokleić. No dobra, całkiem nieźle to wygląda, bym powiedział. Jest lekko nad powierzchnią tych wszystkich budynków. Tutaj tak zakręca dosyć ostro, bym powiedział. Ale to będzie tutaj dobrze im pasować. I tutaj jest już wjazd. Najprawdopodobniej ten tor jeszcze się tutaj zmieni, żebym miał lepiej pod dzielnicę doklejony. Ale póki co jest całkiem nieźle. Tutaj jest jakaś dzielnica. Czy to jest stara dzielnica? Nie, to jest nowa dzielnica. Tak, i ona tutaj się będzie ciągnąć dalej. To już sobie ją powiększymy od razu. Będzie tutaj, a tu będzie zupełnie nowa dzielnica. Najprawdopodobniej mieszkalna. Za lotniskiem, z tymi pociągami wszystkimi. No i jest tutaj naprawdę jeszcze dosyć dużo potencjału. Tu mamy dwie linie bambajowe, z czego jeszcze jedna tu pewnie pojawi się, gdyż tutaj aktualnie ona kończy bieg, a raczej jedną puszczę, żeby jechała tędy na okrągło. No, słowem, jest tutaj naprawdę dużo rzeczy jeszcze, które się będzie dziać. To mogę w sumie wyburzyć już tutaj ten mój węzeł mały, który powstał, tymczasowy, bardzo ładny i zgrabny. I tak to wygląda. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, tak wiem, krótszy, kończymy od razu teraz szybciej, żebym mógł zrobić kolejne odcinki. Ja teraz za chwilę będę jechać na oddanie krwi. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Krainie Tornad jeszcze zostało nam parę projektów, mogę Wam teraz pokazać. Po pierwsze to jest projekt ten, o nim może w kolejnym odcinku się zajmiemy, czyli posegregowanie i postosowanie naszego przemysłu tej wydobywczego, który nigdy nie był postatowany. Dokończenie przy okazji tej dzielnicy i tej dzielnicy, która jest jednym wielkim bezładzie. Nie, oczywiście nie bez żadnych kontekstów politycznych. Zrobienie tutaj węzła autostradowego i połączenia tej alei z tą aleją w sensowny sposób, aby się nie tworzyły tutaj korki. To jest do zrobienia. No i tu miał być jeszcze nowy węzeł autostradowy powstawać, ale najprawdopodobniej, nie wiem, zobaczymy. Nie ma korków dużych i chyba przy tym pozostaniemy, żeby tutaj go nie zmieniać, ale tutaj ten węzeł koniecznie będzie musiał zostać przebudowany do sensowniejszego i bardziej lepiej związanego w wersji, bo tu jeździ bardzo dużo linii bambajowych i trolejbusowych i metra i pociągów. I to wszystko musi mieć jakoś sensowne połączenie. Przy okazji z autobusami wycieczkowymi, które aktualnie muszą się parkować gdzieś tutaj, gdzie to nie jest dla nich miejsce w ogóle przeznaczone. Także to jest jeszcze do zrobienia. Czy coś jeszcze mamy tu konkretnego? Mamy skończenie zoo. To pewnie będzie jeden odcinek, w którym będę dekorować się po prostu. Ta dzielnica, która tutaj też dosyć długo czeka, taka specjalna z górką. No i ten rejon, o którym przed chwilą mówiłem. Oczywiście jest jeszcze dokończenie w tej części dzielnicy. No to dobra, trochę tego jeszcze jest. Trochę faktycznie tego jeszcze jest. Ale poczekacie chwilę i będzie tego coraz więcej. A, no i możecie mi też wspierać nas poprzez przycisku subskrybuj. No i zapraszam na mój serwer na Discordzie. Link do niego w opisie. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!